Cześć wszystkim, jestem Powi. Mam dzisiaj dla was nieplanowaną recenzję. Nieplanowaną, ponieważ wygrałem mikrofon i nie planowałem, żeby go wygrać. A mikrofon, o którym mowa, to Rode NT1. Model ten jest cholernie popularny wśród początkujących producentów, ale jest też używany przez profesjonalistów, jak chociażby Graham z Recording Revolution, który uważa, że praktycznie nie potrzebuje żadnego innego mikrofonu. Więc zobaczymy, co tak naprawdę ta zabawka może nam zdziałać. Okej, ale zanim co, to sobie sprawdzimy najpierw, co mamy w pudełku. Zaraz po otwarciu pokazuje nam się naklejka z napisem, że kochamy nasz nowy mikrofon. Ja jeszcze nie zdążyłem. Następnie mamy instrukcję obsługi, która jest najwyraźniej biblią. Sporo tego. No i pokazuje nam się sam mikrofon. Mamy tutaj do czynienia z bardzo prostym designem. Następnie mamy pokrowiec na mikrofon, żeby go zabezpieczyć przed bombą atomową. No i uchwyt na mikrofon. I tutaj ważna sprawa. Widzicie to? Widzicie to? To, kochani, jest adapter. Adapter, który dostosowuje uchwyt do standardów europejskich, czytaj wszystkich standardów oprócz Ameryki. Nie spotkałem się jeszcze w życiu z tym, żeby producent dodawał coś takiego do mikrofonu, a powinni. Także dziękuję. Ale masakra. No. Przyjrzyjmy się teraz samemu mikrofonowi. Jak już wspominałem, design jest bardzo prosty, właściwie prościej by się nie dało. A zdecydowany plus za użycie czarnego koloru. Poprzedni srebrny nie wyglądał tak seksownie. Natomiast nie mamy tutaj żadnych przełączników, nie mamy żadnego odcięcia dolnych pasm, ani zmniejszenia czułości, więc właściwie tak jak podłączymy ten mikrofon, tak będzie to zawsze nagrywać. Otworzę go dla was, żeby pokazać jeszcze kilka ciekawych rzeczy, bo kilka ciekawych rzeczy w środku się znajduje. Chodź tu, chodź. Po pierwsze, kapsuła mikrofonu, co ciekawe, nie ma w środku tej takiej śrubeczki, tak jak ma większość do mikrofonów. No i budowany tak jakby shock mount. Ciekawe rozwiązanie, nie wiem za bardzo jak bardzo dobrze to się będzie sprawować, ale to oczywiście sprawdzimy w recenzji. No dobra, no ale wszystkich tak naprawdę interesuje, jak to brzmi. A w tym momencie dźwięk już jest nagrywany przez ten mikrofon. Jak widzicie, nie mówię prosto do niego, a dźwięk jest zbierany i tak to całkiem nieźle. I to jest jedna z najmocniejszych stron tego mikrofonu. Dam wam też posłuchać, jak się sprawdzi na wokalu, a ponieważ nie mam żadnego innego wokalisty pod ręką oprócz mnie, to będziecie musieli posłuchać mnie. Tylko jestem trochę chory, więc z tym wokalem może być różnie. Oh no, I can't. We gonna have some fun together. We both leaving for the night. You wanted to play with me, and I'll make it right. You got my eye in just a second. I knew you will be mine. Get me out of here, 'cause baby, now's the time. Spoko, to teraz zobaczymy, jak sobie poradzi z instrumentem akustycznym, w tym wypadku plastikowe ukulele. Moje wnioski na temat tego mikrofonu. Co mi się podoba? Po pierwsze, jest zbudowany jak czołg. Po drugie, jeżeli chodzi o wbudowany shock mount, jest to fajna sprawa. Po trzecie, jest naprawdę łatwy w obsłudze. Świetnie zachowuje sybilanty i tak jak producent obiecuje, jest to najcichszy mikrofon na świecie. Nie wiem, nie mam za bardzo porównania, ale to, że jego praca jest niesamowicie cicha i przy okazji jest to połączone z olbrzymią czułością tego mikrofonu, no nie da się tego ukryć. Właściwie w nagraniach przeszkadza już szmer poruszanych ciuchów, a nie
z szmery własne mikrofonu. Z tą jednak czułością wiąże się pewien problem tego mikrofonu. Otóż dynamika jakiegokolwiek źródła nagrywanego jest tak duża, że bez kompresora się nie ruszy. Porównanie jakości a ceny jest świetne. Mówimy tutaj o jakichś 670 zł. Nie dziwię się, że jest to jeden z najpopularniejszych pierwszych mikrofonów, czy mikrofonów budżetowych. Więc czy ja bym go polecił? Nie widzę żadnego problemu w tym mikrofonie, który by miał przeszkodzić w jego normalnym użytkowaniu. Także jak najbardziej. Zanim was jeszcze jednak puszczę, żebyście sobie mogli oglądać koty na internecie, to zachęcam was do poszukania sobie tej książeczki. Home Recording dla każdego, ja akurat znalazłem wersję Level Up. Nie określiłbym tego jako poradnik, a bardziej jako kompendium wiedzy. Zajdziecie tutaj sporo przydatnych informacji. Kupując tą książkę dostajecie 30% na wtyczki od PSP. Poza tym zachęcam też do polubienia ich strony na Facebooku. Między innymi dają tam fajne informacje, jak na przykład kompresor, który kosztuje normalnie 400 zł, jest dostępny za darmo i podaję linka, żebyście się sobie mogli go ściągnąć, więc trzymają rękę na pulsie, jeżeli chodzi o takie sprawy i to jest fajne. To tyle, jeżeli chodzi o moją pierwszą recenzję. Tak, zamierzam już teraz prowadzić swój kanał na YouTubie. Chciałbym, żeby się pojawiło tutaj więcej recenzji i zobaczymy, co będzie dalej. To wszystko ode mnie. Dzięki wszystkim za dotrwanie do końca tego filmiku. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, jeżeli nie, to dajcie dislajka. Jeżeli macie jakieś mieszane uczucia lub chcecie zwyzywać moją mamę, to zostawcie komentarz. Gdzieś może się pojawi link do mojej strony na Facebooku, więc lajkujcie mnie, może będę sławny.